halo, dzisiaj środa, witam Was serdecznie, z samego rana, cudowny dzionek przed nami, będziemy studiować znowu Boże Słowo, będziemy znowu budować swoje serca, mam nadzieję, że jesteś do tego gotowy, gotowa. Tak więc otwórz teraz swoją Biblię, Psalm 37, dalej kontynuujemy i chciałabym przeczytać 23 i 24 werset. Pan umacnia kroki człowieka i w jego drodze ma upodobanie, a choćby upadł, to nie będzie leżał, bo rękę jego Pan podtrzymuje. Tak, bardzo mi się to podoba. Choćby upadł, to nie będzie leżał. Wiecie, bo wiele osób próbuje przejść przez życie tak idealnie i oczywiście się to nie udaje. A kiedy się nie udaje, to zaczyna myśleć o sobie, że coś ze mną jest nie tak. Widocznie mi Bóg nie błogosławi. Widocznie jestem jakimś nieudacznikiem. Innym to się udaje, inni to się nie potykają. Oni mają prostą drogę, im się jakoś łatwiej chodzi, może mają większe umiejętności, mają większe błogosławieństwo, a ja to ciągle upadam. Tu jest mowa o tym, że możesz upaść, ale nie będziesz leżał. Przyszło mi na myśl, że możemy upadać, ale cały czas zwyciężać przez to, że się podnosimy i idziemy dalej. Bez względu na to, ile razy upadasz, bo to może być tak, że upadasz 3 razy w tygodniu, ale ty mi powiesz, nie, ja upadam 50 razy dziennie. Bez względu na to, ile razy upadasz, Bóg mówi, upadasz, ale nie będziesz leżał. Wstawaj, ponieważ ja jestem z tobą i będę ci błogosławił. Ciebie podnoszę w tych sytuacjach. Ja nie liczę, ile razy upadasz. Ja nie prowadzę jakiegoś tutaj biura rachunkowego, gdzie wszystkie twoje upadki będą rozpisane i na czynniki pierwsze rozłożone. Ja jestem po to, żeby być przy tobie, żeby cię podnieść. Bez względu na to, jak trudno ci się idzie przez życie, wydaje ci się, że cały czas masz jakieś kłody, które ktoś ci rzuca pod nogi. Cały czas upadasz, ale nie będziesz leżał, ponieważ będzie Bóg z tobą, ponieważ On będzie błogosławił twoją drogę. On będzie tym, który będzie wyrównywał twoją drogę. Bóg jest naszym pocieszycielem, On jest naszym też takim wspomożycielem, że staje się siłą napędową w naszym życiu. Także czasami nie mamy energii, nie mamy pomysłów, nie wiemy co dalej, nie mamy sił po prostu, żeby iść dalej. Ale Bóg pragnie, żebyśmy Go zaprosili do swojego życia i żeby On się stał tą siłą napędową. Także leżysz, być może jesteś teraz w takim miejscu, że po prostu czujesz, że leżysz, tak? Że po prostu to, co się wydarzyło ostatnio, to, co się dzieje, to może ktoś ci coś zrobił okropnego, może twoje dzieci nie idą tą drogą, które powinny, może twój mąż jest dla ciebie bardzo przykry, nie jesteś w stanie z nim żyć, może straciłeś pracę, może, nie wiem, ktoś zrobił ci świństwo i czujesz, że leżysz psychicznie, duchowo nie możesz się podnieść. To Bóg jest twoją siłą. Wiedz o tym, że skoro czytamy o tym w Piśmie Świętym, znaczy, że Bóg chciał, żebyśmy o tym wiedzieli. On napisał ten psalm 37, znaczy napisał go prawdopodobnie Dawid, ale pod natchnieniem Ducha Świętego i Bóg to umieścił w kanonie Pisma Świętego po to, żebyśmy my teraz czytając to wiedzieli coś, co On wie, ale chciał, żebyśmy my też wiedzieli, że ten, który upada, nie musi leżeć. On będzie wiele razy upadał, ale za każdym razem będzie podnoszony. Czyją siłą? Bożą siłą. My nie jesteśmy w stanie sami się zebrać, ale Bóg może dać nam siłę, jeżeli w to uwierzymy, jak gdyby się na tym wespniemy, jak gdyby się na tym zbudujemy, wejdziemy na to, tak? Wejdziemy na tą obietnicę, weźmiemy tą siłę, którą mamy w Bogu, i zaczniemy żyć tak, jakbyśmy ją mieli, chociaż czujemy, że nie mamy, ale zaczniemy w to wierzyć i zaczniemy tak żyć, jakbyśmy ją mieli, to nagle się okaże, że już nie leżymy, tylko chodzimy i zwyciężamy. I za każdym razem, kiedy się tak podnosimy, jest to zwycięstwo odnoszone w Bożym imieniu, wskazujące na to, że diabeł nie ma prawa do naszego życia i tak naprawdę nic nie jest w stanie nam uczynić, ponieważ nawet jeżeli upadniemy, to znowu wstaniemy i znowu za Bogiem będziemy chodzili. I to jest prawdziwe zwyciężanie. Okej, kochani, modlimy się, chyba mamy zacząć sobie Bogu dziękować. Mamy z czego się dzisiaj cieszyć. Ja Ci, Boże, bardzo dziękuję za to, że Ty nie patrzysz na nas jako na przegranych, jako na tych, którym się tak często noga może podwija i może nam się wydaje, że jesteśmy nieudacznikami, ale Ty tak na nas nie patrzysz. Ty widzisz nas jako nienagannych, jako tych, którzy chodzą Twoimi ścieżkami. Ty wyrównujesz przed nami te ścieżki.
Ty podnosisz nas i za każdym razem jesteś tą pomocną dłonią, która nas podnosi. Wyciągasz nas z tego dołu, w którym jesteśmy. Ja Ci dziękuję, Boże, że Ty jesteś moim wspomożycielem. Ty nie jesteś pomocnikiem, tylko Ty jesteś tym, który przynosi pomoc, która jest ponadnaturalna w każdej sytuacji. Nie ma tak głębokiego dołu, do którego mogłabym wpaść, którego Ty byś mi nie wyciągnął. Ja Ci dziękuję za to, Boże. Dziękuję Ci, że Ty jesteś, który jesteś, ponieważ to jest Twoje imię. Ty jesteś w moim życiu. Jesteś obecny, jesteś żywy, jesteś prawdziwy. Nawet jeżeli tego czasami nie doświadczam, czy też nie widzę, nie czuję, to taka jest prawda i na tym się będę opierała. Dziękuję Ci, Boże, za to. Dziękuję Ci za Twoją miłość i dobroć. Bądź błogosławiony. Modlę się o to w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Ach, kochani, tak więc nie leżymy już, nie leżymy, tylko wstajemy, idziemy. Idziemy dalej i zwyciężamy w Bożym imieniu. Niech dzisiejszy dzień będzie dniem zwycięstwa. Ogłoś to, mów o tym, módl się w ten sposób, wierz w to, żyj tak, uśmiechaj się tak i realizuj to w swoim życiu. Do zobaczenia jutro, trzymaj się z Panem Bogiem.